A ja jestem Sarge, oto przed wami drugi odcinek naszej serii Zagrajmy w Dead Space Remake. W planach na dziś jest dokończenie pierwszego rozdziału fabularnego. Na początek mamy znaleźć płytę danych, co pozwoliłoby naprawić kolejkę, którą Kendra i Hammond mają się wybrać dalej na mostek. Tymczasem mapa pokazuje nam, jak powinniśmy się udać dalej. Przy okazji widzicie, że ta mapa jest kolejnym motywem zmienionym w stosunku do wersji z 2008 roku, gdzie mieliśmy mapę 3D, ale jednocześnie bardziej nieczytelną. No tutaj myślę, że z tą czytelnością problemu nie będzie. Możemy się przełączać pomiędzy różnymi poziomami i jest to całkiem teraz jasne i wyraźne, gdzie się udawać. Myślę, że już trudno do tej kwestii się przyczepić. A swego czasu właśnie pamiętam, że były narzekania części graczy na to, że ta mapa z oryginału była dość mocno nieczytelna. W każdym razie. A tutaj się widzę. Nie zmienia to. Wow! Nie zmienia się to, że atakuje nas przeciwnik, chociaż tym razem mamy tylko jednego. Kurde, czasem to trzeba naprawdę sporo wpakować tej amunicji. Teraz mamy tylko jednego, a w oryginalnej wersji atakowało dwóch, i w dodatku ten tutaj pluł jakimś kwasem, co też jest pewną nowością. Staza podładowana i możemy wracać. No musimy uważać, mimo że mamy do czynienia w teorii z tymi samymi przeciwnikami, no to jednak potrafią być jakieś drobne modyfikacje, jak widać. W każdym razie teraz tak naprawdę przejdziemy przez drzwi znane z pierwowzoru. Jest mapa, właśnie to, co wam już pokazywałem. Ale tutaj ruszajmy. Trzeba będzie się tutaj przyzwyczajać oczywiście do tego zmienionego projektu lokacji, układu pomieszczeń, poszczególnych korytarzy. Jedno jednak trzeba przyznać, że gra jest na pewno bardziej mroczna od tej wersji z 2008 roku. Oszczędzaj amunicję, odcinając kończyny wrogów. No to oczywiście wiemy już doskonale. A, i swoją drogą tam byliśmy po drugiej stronie w poprzednim odcinku. Tutaj w ogóle widzę, że ten. O Jezu, Jezu, Jezu! Zapomniałem o tym! Zapomniałem o tym, że przecież wrogowie też potrafią nas w ten sposób zaskakiwać, podnosić się. Trzeba zatem ostrożnie podchodzić również do takich leżących. I najlepiej zawczasu się upewniać, na przykład strzelając do nich, czy przypadkiem nie wstaną. Ale swoją drogą, no, chciałem dokończyć, że ten korytarz też się zmienił. No, nie było tego tutaj wcześniej. Wyłącznik obwodu, patrzcie. Sektor naprawczy, magazyn hali towarowej. Okej. My mamy ruszać tutaj, do sektora naprawczego. Czyli w ten sposób otwieramy sobie przejścia. To ja dla odmiany oczywiście. O, tu jest jeszcze apteczka. A nie, energia plazmowa. Kurde. Tam wskoczył jeden. Masakra. Co teraz? Wyskoczysz znowu? To ciekawe. Oj. Nie wierzę, nie wierzę. Ciągle tylko te głosy słychać. A najciekawsze w tym remake'u jest to, że twórcy chwalili się takim systemem losowych trochę starć. O ile w pierwotnej wersji mieliśmy wyskakujących wrogów w oskryptowanych momentach, tutaj też oczywiście takich oskryptowanych momentów nie brakuje, ale jednak mamy też jednocześnie mieć to częściowo losowe, że w jednej rozgrywce może nam wyskoczyć w danym miejscu przeciwnik, a w innej nie. Dlatego to może nam pozwolić na jeszcze większe emocje nawet przy powtórnym przejściu gry. Dobra.
czyli sektor naprawczy przed nami. Kolejne miejsce. Stwierdziłem, że będę wam wycinał tutaj te zapisywanie gry. Wprawdzie gra ma też autozapisy, ale mimo wszystko chyba bezpieczniej jest też korzystać z tych manualnych save'ów. O! To teraz tutaj trafiamy też w ten sposób. A w oryginale mieliśmy windę, która nas tutaj prowadziła. No niesamowita sprawa, kurczę, teraz odkrywać te wszystkie niuanse. Dobra, dobra. Jezu, jeszcze drugi! Szybciej! O, masakra. Nie, teraz nie trafię chyba w to, co? Jakoś się udało. Kurde. Ale podoba mi się to, że naprawdę nie można liczyć na swoją pamięć w stosunku właśnie do tego, co się działo w oryginale. Bo nawet jeśli w podobnych miejscach czasem wychodzą ci przeciwnicy, no to jednak nie w identycznych. Tak jak tutaj w oryginale wyskakiwał, a teraz nie. Średni zestaw medyczny. No i do tego jeszcze dodajmy właśnie ten losowy czynnik, o którym mówiłem. To już całkowicie nam zmienia podejście do sprawy. Teraz stamtąd wychodzi. Też może tutaj trafię? O, pięknie, nawet dostałem trofeum za to. Później sobie sprawdzę opis tego osiągnięcia, bo jestem ciekaw, czy chodzi o zwykłe zabijanie przeciwników, czy o to, że kilku już pokonałem tym wybuchem. Zdecydowanie słyszę. Idzie kolejny. Oszczędzamy amunicję. Z czasem w jeszcze ciekawszy sposób będziemy mogli korzystać z tych obiektów wybuchowych, ale to, co też zauważyłem, to fakt, że tych obiektów wybuchowych jest tutaj zdecydowanie więcej niż w oryginale. Jedno na pewno zostało zmienione w celu zwiększenia poziomu trudności w stosunku do pierwowzoru, mianowicie to, że więcej trzeba władować amunicji w każdego przeciwnika. A z tym też się właśnie wiąże fakt, że tutaj zastosowano taki bardziej realistyczny system, kiedy to wyraźnie widać, jak dosłownie każdy nasz strzał odrywa kolejne warstwy cielska tego stwora. Widać też czasem tkaniny, jeszcze wiecie, z ubrań poprzednich właścicieli za życia. Najpierw ta tkanina jest rozrywana, później przechodzimy przez skórę, przez mięso, aż w końcu zostają kości i dopiero po przecięciu tych kości odpada kończyna. Podczas gdy w wersji z 2008 roku zdecydowanie szybciej to szło, nawet na wysokim poziomie trudności. Ja teraz widzę właśnie taką różnicę na bieżąco. Przeładujmy jeszcze. Ależ tutaj się, kurczę, pozmieniało, patrzcie. Miejsce, które wcześniej było ślepym zaułkiem, teraz jest drogą do jakiejś windy. Niesłychana sprawa. No, powiem wam, że ogromną frajdę mi to sprawia. Dzięki temu właśnie, że dopiero co mam oryginał ukończony na kanale, dla przypomnienia sobie i wam tych wcześniejszych wydarzeń. Właściwie wcześniejszych, tych samych wydarzeń, ale trochę inaczej teraz opowiedzianych. I właśnie każdy taki niuans jest ciekawą sprawą do zbadania. No tutaj też to troszkę inaczej wygląda. Mamy rozgałęzienie, a ten tutaj nie wstanie przypadkiem? O dziwo, nie. Kurde, ale tutaj ich leży więcej, to jest najgorsze. Dobra, tutaj też warto, widzę, zajrzeć. Mamy trochę kredytów. Na razie mam też takie wrażenie, że więcej amunicji zdobywamy. Patrzcie, ile już tego mam.
Mimo, że i tu graliśmy na wysokim poziomie trudności. Ej, ten jest poćwiartowany chyba. Ale ten tutaj to nie wiem. Oczywiście. Widzicie? Każdy ten atak... O kurde, jakie to jest wytrzymałe, no naprawdę. Właściwie to powinienem go podprowadzić tutaj i nie tracić tyle amunicji, chociaż widzicie sami, no jednak tej amunicji jest naprawdę całkiem sporo. Ale jak nam gra daje możliwość, żeby wykorzystać te obiekty wybuchowe, to czemu nie? Zdecydowanie warto. Kto ogląda moje serie, ten na pewno wie, że mam tą tendencję do oszczędzania amunicji. Dlatego też się zdecydowałem od razu na ten najwyższy poziom trudności, żeby chociaż trochę sobie rozgrywkę utrudnić. Czyli patrzcie, no kurczę, tutaj też mamy to przekierowanie zasilania, czego we wcześniejszej wersji nie było. Zdaję sobie sprawę, że słowa pierwowzór, oryginalna wersja, wcześniejsza wersja są przeze mnie często tutaj wykorzystywane, no ale po prostu nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby komentować te kolejne zmiany. Musicie mi to wybaczyć. I tak się czasem powstrzymuję, żeby nie mówić tego jeszcze więcej. Faktura za naprawę. A, i to jest chyba mniej więcej ta sama notatka, którą znamy z oryginału, bo tutaj rzeczywiście... Wadliwy żyroskop dziobowy wymieniony, wadliwy celownik, naprawa wciąż trwa, uszkodzone repulsory lądowania, całkowita wymiana, uszkodzone wzierniki, uszkodzony kołnierz wspomagający, naprawiono, obecnie naprawiany. Drugi inżynier Wright, sektor naprawczy. Są to jego zapiski tutaj. No i tym razem nie mamy wyboru, tylko po prostu wybieramy pokój serwisowy, który do tej pory jest zamknięty. Okej. Ale jeśli to ma spowodować takie ciemności, to nie wiem, czy mam się z tego cieszyć. Ta kompletna cisza teraz. Chyba jeszcze z tyłu słyszałem. Oczywiście, oczywiście. Zdecydowanie idzie następny. Najpierw ich spowolnić w ten sposób. Tak jest. Spróbujmy wykończyć. Mam nadzieję, że już padłeś na dobre. Ależ tu się ciemno momentami robi. No kurde, to jest zmiana kolosalna. W porównaniu do tej wcześniejszej wersji, naprawdę. Niesamowity klimat zaszczucia, horroru. Dobra, spadamy. Czym prędzej skorzystać z windy. I teraz z powrotem na dół. Właściwie to powinienem może sobie uzupełnić zdrowie, bo przecież mam apteczkę i nawet nie jedną. I teraz pytanie, czy droga powrotna nie będzie też pełna niespodzianek. Okej, okay, okej. Okay. Jeszcze słyszę kolejnego. Masakra. Dobra, dobra, jeszcze żyję. Jeszcze to przeżył. Chyba. Zdecydowanie tak. No nie wierzę, ile jeszcze? Spowolnienie, spowolnienie koniecznie. Idealnie. Kredyty. No to jest też na pewno zmiana w celu zwiększenia z kolei poziomu trudności, że tych przeciwników na ogół, jak do tej pory przynajmniej, spotykam więcej niż w edycji z 2008 roku. Kurde. Teraz mnie trochę nie dziwi, że tyle tych obiektów wybuchowych postawiono tutaj w związku z tym. Okej, mamy pomieszczenie. Kolejny węzeł. I patrzcie, mamy warsztat. Też właśnie znany z oryginału. W sumie to możemy od razu sprawdzić. Ulepsz ekwipunek. W
właśnie przy takich warsztatach korzystamy z tych węzłów. Ulepszaj broń i rig przy użyciu warsztatu. Zwiększ możliwości wybranej broni lub rig, umieszczając węzły mocy w ich planach ulepszeń. Aby uzyskać dostęp do wyjątkowych ulepszeń i rozszerzyć plan ulepszeń broni, dostarcz części do ulepszania do warsztatu. A, i można też zresetować w dowolnym momencie. Ale z tymi częściami to jest chyba coś nowego, chyba że nie zrozumiałem tego odpowiednio. Mamy kombinezon do ulepszania. A patrzcie, to tutaj kilka różnych rzeczy. I piła plazmowa. Jak mieliśmy w pierwotnej wersji rig do ulepszania, czyli właśnie kombinezon, no to mieliśmy tylko punkty zdrowia do zwiększenia, czy też zapasy tlenu, które na razie się nam nie przydają. Czas trwania stazy tutaj. Aha, to jest to połączone w ten sposób. Też to właśnie trochę inaczej tutaj się prezentuje w takim razie. No dobra, w pierwszej kolejności ulepszamy obrażenia piły plazmowej. Tutaj właśnie ten punkcik jest za to odpowiedzialny. Nie możemy sobie zacząć od tej strony na przykład. Dlatego, że zaczynamy odtąd, gdzie jest strzałka. I teraz po prostu musimy dalej lecieć po tym drzewku, żeby sobie zwiększać na przykład pojemność magazynka, obrażenia, szybkość przeładowania, czy też później szybkostrzelność. Czyli widzicie, faktycznie część drzewka jest całkowicie niedostępna na tę chwilę. No i jeszcze kombinezon. No to co, te punkty zdrowia też by się przydało, chociaż to jest też system znany z poprzedniej części, że warto sobie na przykład rozwinąć punkty zdrowia wtedy, jak jesteśmy ranni. To automatycznie się wtedy leczymy bez wykorzystania apteczki. Na razie jeszcze się wstrzymam. Tutaj dziennik tekstowy. Od Smitha do Wrighta. Wieczór pokerowy. Nie wspominam o tym na Rig Łączu na wypadek, gdyby Benson nas podsłuchiwał. Chcesz zagrać dziś w pokera, czy pozwolisz, żeby Caitlin paradowała z twoimi kredytami? I teraz mamy kolejne odpowiedź. Wchodzę w to, ale czy tym razem możesz nie zapraszać Paweja? Wiem, że wciąż obwinia się za wypadek Sarosiego i tak dalej, ale nikt z nas nie chce słuchać o czyichś pieprzonych koszmarach. Zwłaszcza o tym, w którym Sarosi paraduje bez połowy czaszki. I daruj sobie marudzenia na ten temat. Mówię poważnie, daje mi to w kość. Zeszłej nocy miałem jeden z tych snów, w których się budzisz, wiesz? Mój tata siedział obok mojego łóżka i ze mną rozmawiał. Wydawał się taki prawdziwy, że przez cały dzień widziałem go kątem oka. Zaufaj mi, ten sukinsyn powinien pozostać martwy. Smith. No dobrze. To jest notka, której nie pamiętam z oryginału. Chyba też dodana właśnie. Widać, że jest tutaj tych notatek więcej. Czy też nagrań, bo też już był jeden nowy audiolog. A tutaj mamy płytę danych. Isaac, nie możemy tu dłużej zostać. Słyszę dużo ruchu. Trzymaj się. Mam płytkę danych. Już wracam do sterowni kolejki. Daniels, szykuj się. Okej. Okay. Cel osiągnięty. I teraz zainstalować płytę danych. Jasna sprawa. O, a tutaj? A nie. Myślałem, że na zielono oznaczone, że już wyczyszczone, ale to po prostu aktualnie podświetlony obszar. Gdy zainstaluję płytę danych w kontroli kolejki, system powinien znów zacząć działać. Czyli czeka nas droga powrotna w ten oto sposób. Chyba wszystko zebrałem, prawda? Jeszcze chyba z tyłu? Czy nie? Okej. Okay. A nie! Kurde! Wydawało mi się, że wcześniej już słyszałem, że przebija się tutaj. Ale jednak nie. Czasem, kurde, to samo zresztą miałem w trakcie ogrywania tej wcześniejszej wersji, że ma się takie wrażenie przy tylu różnych dźwiękach dookoła, że już coś się zbliża z tyłu. Człowiek ma wręcz taką paranoję tutaj. Masakra jakaś totalna. A ty się nie podniesiesz? Oczywiście, że tak. Czekamy, czekamy na pana. Rewelacja. Dobra. Czyli wracamy tędy. I mówię, wcześniej tu była winda, teraz już zmienione jest to jednak, jakby nie patrzeć. No,
Koniecznie będę musiał zadbać o uzupełnienie stazy przy najbliższej okazji. Mówię o tym, bo ciągle tak patrzę tutaj na te plecy Isaaca, że jest już to na czerwono. Aczkolwiek będę mógł sobie to naładować w każdym momencie. Albo zestawem stazy, albo po prostu poczekać na dotarcie do tego ładowania, do stacji ładowania stazy. Dobra, są kredyty. Jak to wygląda z amunicją? Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Tutaj w międzyczasie zdobyłem brązowy półprzewodnik, który nadaje się tylko i wyłącznie na sprzedaż. No ale jeszcze nie znaleźliśmy miejsca, gdzie możemy takie rzeczy sprzedawać faktycznie. Wracamy w takim razie tędy, do sterowni kolejki. No i tutaj możemy już wykorzystać tę płytkę danych, ale wiecie co? Wróćmy jeszcze na chwileczkę tutaj. No bo pamiętacie, że w tym miejscu mieliśmy jak najbardziej miejsce do ładowania stazy. I teraz na przykład się zastanawiam, czy w związku z tym, że gra potrafi też losowo generować tych przeciwników wyskakujących nam nagle skądś, czy teraz w trakcie i takich powrotów, które są zupełnie opcjonalne, czy przypadkiem jakiś stwór na nas nie wyskoczy. Mam takie poczucie, że w związku z zaaplikowaniem przez twórców tego systemu jeszcze bardziej możemy czuć się niepewnie w tej sytuacji. No ale okej. Tutaj na razie brakuje płyty danych, ale to w tym miejscu musimy ją dodać. Płytka danych zainstalowana. Uruchamianie systemu zakończone. I wezwij kolejkę. Proszę bardzo. System kolejki jest naprawiony, mogę wezwać transport dla Hammonda i Daniels powinno być, korzystając z kontroli kolejki. Było napisane dla Danielsa, tak jakby Kendra była mężczyzną. Oj, zdecydowanie nie. Naprawa ukończona. Przywoływanie kolejki. Droga wolna! Nawet nie podziękujecie. Pokład startowy. Sterowanie kolejką. I te drobne szczegóły, że teraz widzimy nawet jak wchodzą do środka. Świetna sprawa. Jesteśmy w środku. Coś walnęło w dach, ale chyba jest sprawnie. Blokada zdjęta, więc możesz dostać się do hangaru. Łączność nie działa, więc bądź gotów na wszystko. Jak jest plan? Ty i Johnston naprawcie Kelliona, my zgłosimy się na mostek. Standardowa procedura awaryjna. Co? Procedura? Hammond, tu giną ludzie. Nie stracę już nikogo więcej. Trzymać się procedur, a przetrwamy to. Zobaczymy. Jeszcze o tym nie wspominałem, ale jakoś no nie mogę się przyzwyczaić do tych zmienionych twarzy w remake'u. Właściwie to każda kolejna część Dead Space'a trochę zmieniała twarze różnych postaci. Ale tutaj w remake'u jednak najbardziej jest to widoczne. Hammond chce, żebym naprawił z Johnston Kelliona, podczas gdy on i Daniels udadzą się na mostek. Mam nadzieję, że mi się powiedzie i że Kellion będzie mógł nas stąd zabrać. No proszę, czyli tutaj też malutka zmiana, mianowicie w oryginale owszem wracaliśmy na pokład Kelliona, żeby go naprawić, ale tutaj jeszcze mamy to zrobić z Johnston dodatkowo. Kurde, ale tu ciemno. No. Jezu Chryste, no kurde. Tylko słyszę za ścianami, że coś się zbliża. Ale to tylko chyba był jakiś straszak, co? Powiedzcie, że to tylko straszak, a nie prawdziwe zagrożenie. Chyba tak. Dobra. Wróciliśmy do pomieszczenia, gdzie zdobyliśmy piłę plazmową. A więc raz jeszcze skorzystamy z windy. I teraz trzeba będzie przejść przez ten korytarz, gdzie całkowicie bezbronni jeszcze wówczas uciekaliśmy przed tymi stworami. Więc tutaj... Oj! No tak. Tutaj przynajmniej już mamy się czym bronić, ale to wcale nie oznacza, że jakoś się czuję dużo bezpieczniej. Ty
O, te drzwi teraz otwarte. No dobra, to mi się nie podoba. Nie wyskoczy teraz przypadkiem. Dobra. Ja. No to z pierwowzoru też właśnie pamiętam, że tutaj ta droga powrotna nie była taka prosta. Ale no też w odrobinę innych miejscach pojawili się w tym momencie ci wrogowie. Ale te drzwi to ja dopiero otwierałem później w oryginale, a teraz tutaj już są otwarte. I nawet widzę, że będziemy mogli chyba węzeł mocy zebrać kolejny. Proszę bardzo. Jakby jeszcze tego wszystkiego było mało. No dobra, to tutaj wszystko. Możemy ruszać dalej. I wcale nie możemy być pewni, czy jeszcze coś nie wyskoczy po drodze. Chociaż na razie widzę, że nie. Okej. No i tutaj zapróbowaliśmy ten raport o uszkodzeniach uzyskać i tu rozpoczęła się cała masakra. Mamy poczekalnię. Isaac, dotarliśmy na mostek. Nikt nie przeżył. Daniel spróbuje dostać się do komputera głównego. Ciekawe, że teraz właśnie zazwyczaj zwracają się do Kendry po nazwisku, czyli Per Daniels. Jednak w tej wersji z 2008 roku częściej słyszeliśmy, jak mówią do niej po prostu Kendra. Nie wiem, być może ma nam to podkreślić takie bardziej służbowe nastawienie tych postaci do siebie. Jakby nie patrzeć, udali się tutaj no trochę z obowiązku. W przeciwieństwie może do Isaaca, który akurat też ma swoją osobistą motywację w postaci swojej partnerki, czyli Nicole. I co? Nadal jest tutaj ta dziewczyna? Faktycznie mamy ją na pokładzie. Jeszcze sprawdźmy tutaj na wszelki wypadek, czy czegoś nie ma dodatkowo, ale wygląda na to, że nie. To co? Wchodzimy. Wszystko co mogłam, ale rdzenie i tak wymaga eksperta. Proszę, Isaac zdejmujący kask w tym momencie. No tutaj w remake'u się twórcy nie kryją z jego twarzą, to na pewno. Od samego początku. No i co? Co ty masz na sobie? Czy to krew? Kaylee, wysłuchaj mnie. Szmury opanowały jebane potwory. Nic nie słyszałaś? Co? Nie, wciąż brak łączności. Isaac... Trzeba szybko naprawić Kaylee'a. Masz raport o uszkodzeniach? Tak, jest, tutaj. Musi to być dla ciebie niezłe zaskoczenie, co? Powinnam być z wami. Swoją drogą w oryginale na pokładzie oprócz Kendry nie było innej kobiety. Tutaj mamy Johnston w tym momencie. To też taka mała zmiana. Johnston nic nie jest, ale ona potrzebuje pomocy z Kaylee'em. Powinienem przeprowadzić diagnostykę, aby sprawdzić z jakimi uszkodzeniami mamy do czynienia. No dobra. Biegnij! Też trochę inaczej to wygląda. O kurde! No niestety. Jezu, jakie szybkie to jest. Jakie szybkie i wytrzymałe. Jeszcze? Następny. Z tyłu nic nie atakuje. No i niestety.
Hayley tego nie przeżyła. Ej, ale ten jest za szybki zdecydowanie, no. Kurde, i weź tutaj teraz trafiaj celnie. Isaac, co tam się kurwa dzieje? Johnston nie żyje. I Kalion padł. Rdzeń osobliwości przeciążone. Tylko Kalionem mogliśmy wrócić, utknęliśmy. Nie. Nie stracę dwóch moich ludzi na próżno. Co z komputerem głównym? To trup. Wszystkie systemy zablokowane kodami kapitana. To znajdź kapitana Mafajasa. Znajdź jego rig. Dobra. Okej, jest. Kapitan Benjamin Mafajas jest w sekcji medycznej. Stan martwy? Nawet kapitan? Chryste. Isaac, jesteś bliżej medycznego. Wróć się tam przez sektor naprawczy. Znajdź ciało kapitana i zabierz mu ich. Dzięki jego kodom będziemy... Co to było? Trzem? Daniels? Hammond? Kurwa! To też było ciekawe. Mieliśmy podobną scenę w oryginale, że zostali tam zaatakowani, ale teraz jeszcze komentarz Hammonda sugeruje, że to był przemieniony Chen, który nam towarzyszył też na pokładzie USG Kalion. Kalion został zniszczony, nie mogłem uratować Johnstona i tutaj powinno być Johnston, bo to jednak kobieta. I Bóg jeden wie, gdzie znajdują się Hammond i Daniels. W ostatniej wiadomości Hammond kazał mi znaleźć rig kapitana na pokładzie medycznym. To powinna być już droga do zakończenia tego rozdziału. I tu jestem właśnie ciekaw, no bo mówiłem wcześniej chyba, albo i nie, o bardziej otwartej strukturze tego remake'u. Pierwotna wersja zawsze kończyła rozdziały wycieczką za pomocą kolejki. A tutaj właśnie w związku z tym, że usunięto takie widoczne, typowe ekrany ładowania właśnie przy zakończeniu rozdziału, to jestem ciekaw, czy będziemy się poruszać między tymi rozdziałami jakoś inaczej niż kolejką. Zaraz się pewnie przekonamy. A tak swoją drogą to ciekawe, skoro mielibyśmy kończyć ten rozdział, to muszę upewnić się, czy zebraliśmy wszystko w ramach tego rozdziału. Ale wygląda na to, że tak, mamy wszystkie notatki, wszystkie audiologi. Zawsze przed zakończeniem będę musiał się upewnić, bo jednak zależy mi na tym, żeby to wszystko pozbierać. A ponieważ możemy wracać do odwiedzonych miejscówek, no to w razie czego właśnie można coś nadrobić jeszcze. A tak swoją drogą to teraz zauważyłem, że staza mi się odnowiła? O, to ja chyba przez przypadek użyłem. Pewnie miałem zestaw stazy użyty, bo w tej części można automatycznie sobie stazę uzupełniać, wciskając tylko jeden przycisk, nie wchodząc koniecznie do ekwipunku. Wystarczy wcisnąć trójkąt tak naprawdę. W oryginale trójkątem otwieraliśmy tutaj ekwipunek, więc może z przyzwyczajenia wcisnąłem trójkąt i uzupełniłem stazę. No, mamy sklep po raz pierwszy w tym remake'u. I to będzie miejsce, gdzie wydamy kredyty. W sklepie możesz kupować, sprzedawać i przechowywać przedmioty na później. Przedmioty ze sklepu można kupować za kredyty. Dostarcz schematy do sklepu, aby uzyskać dostęp do nowych przedmiotów. Przedmioty z ekwipunku można sprzedać lub umieścić w skrytce. I gdy ekwipunek jest pełny, umieść przedmioty w skrytce, aby później je odebrać lub sprzedać. Skrytka jest dostępna w każdym sklepie. No i tutaj też warto dodać, że podobno właśnie w remake'u wiele typów broni zdobędziemy normalnie fabularnie, podczas gdy w oryginale musieliśmy je kupować tutaj w sklepiku. Najważniejsze jest to, że mamy kombinezon poziomu drugiego. Akurat mam idealnie 10 tysięcy kredytów. A kombinezon warto sobie na bieżąco ulepszać. Zwiększa pojemność ekwipunku do 18 miejsc i zapewnia 5% pancerza. Poprosimy. Zobaczymy przy okazji, jak wygląda ta animacja ulepszania
kombinezonu w remake'u. Proszę bardzo, od razu widać więcej tych elementów teraz na pancerzu. No i więcej pojemności ekwipunku z automatu. Czyli tak, na początek sprzedajemy tutaj brązowy półprzewodnik. No i pozostałe rzeczy póki co przeniesiemy do schowka. O, a tutaj mamy klasyczny rig. Zbudowany, by służyć latami. A wyposaż? A, dobra, bo to jest, rozumiem, pierwszy poziom? Czy tylko kwestia kosmetyczna, że mamy na przykład jakieś nawiązanie do pierwotnej wersji Dead Space'a? Muszę to sprawdzić, kurczę, w sumie. Trochę to tak wygląda, jakbyśmy mieli dostać kombinezon bardziej przypominający to, co mieliśmy w oryginalnej wersji. I chyba faktycznie... chyba faktycznie tak to wygląda właśnie. A to niezła ciekawostka. Chociaż no tutaj mamy ciągle to samo. Na razie zostawiamy to tak. I jeśli chodzi o pozostałe przedmioty, będziemy je przenosić do schowka przede wszystkim na razie. A z czasem się zastanowię, czy też nie sprzedać, jak będę miał czegoś w nadmiarze. Aż tyle tej amunicji to my chyba tutaj nie potrzebujemy. No i wyzostawię sobie jedną średnią apteczkę i jedną małą ewentualnie. Na tę chwilę to będzie chyba wszystko. To teraz w końcu sam nie wiem, czy to jest właśnie... Nie no, wydaje mi się, że to jest inny wygląd. A dajcie mi chwilkę, żeby jeszcze sprawdzić, czy mogę wrócić do wcześniejszego wyglądu z remake'u. Tak, słuchajcie, jak najbardziej jest to możliwe, wystarczyło wejść do schowka, zaznaczyć klasyczny kombinezon i wybrać opcję przestań używać. No i zostanę jednak przy tym kombinezonie z remake'u, jest bardziej szczegółowy. I patrzcie, teraz nie mamy kolejki. Rzeczywiście nie odjeżdżamy stąd. Normalnie przechodzimy tutaj, do pokładu medycznego. Kurde, to ciekawe. Jest warsztat ewentualnie. Stacja zapisu. Czekajcie, no ja muszę sprawdzić jeszcze ten warsztat, ale nie wiem, czy teraz właśnie będę coś już ulepszał. Plan ulepszeń rozszerzony, a właśnie. Czyli tutaj od razu przy ulepszeniu kombinezonu na drugi poziom pojawiają się kolejne sloty. Czyli tutaj będę musiał jeszcze dodatkowo... Ej, ale... Aha, bo ja tutaj przecież nic nie rozwijałem. Dodatkowo będziemy odblokowywać sobie właśnie te kolejne sloty poprzez ulepszenia. Dobra, na razie zostawiam. Nie ulepszam tego jeszcze. No bo mówię, na przykład pojemność piły plazmowej mógłbym sobie ulepszyć wtedy, kiedy trochę amunicji w magazynku będę miał zużytej. Wiadomo, że i tak mam sporo tych naboi, więc może niekoniecznie muszę tak robić. No ale z drugiej strony przecież nie zaszkodzi, prawda? Na razie jednak nie mamy żadnej informacji na temat tego, że kończy nam się rozdział. To jest ciekawe. Totalnie przechodzimy przez nowe pomieszczenia. Kurde, takie podejście do tworzenia remake'ów mi się naprawdę podoba, że mamy ogólnie tą samą historię, ale odkrywanie takich drobnych niuansów to jest coś niesamowitego. Patrzcie, tutaj też certyfikat bezpieczeństwa poziomu pierwszego. Nawet właśnie to, że te pomieszczenia są niektóre poblokowane, wyglądają trochę inaczej. Korytarze momentami są inaczej zaprojektowane. Oho! Osiągnięcie, witamy na pokładzie. Ukończ rozdział pierwszy, proszę bardzo. A więc rozdziałem drugim zajmiemy się zdecydowanie w następnym odcinku w takim razie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego materiału. Zostawcie kciuka w górę, jeśli wam się podobał i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!